Witam serdecznie, ja jestem Zenek, ze mną jest Randy i Fred, to jest Civka 5, tak jak widać, ze wszystkimi dodatkami. Gramy randomowymi Civkami, mamy turę 84. Ja dostałem Indonezję, Fred dostał... kogo tam dostałeś? Etiopię. Etiopię, a Randy dostał Polskę chyba, nie? To w sumie ma chyba najlepszą Civkę z nas. No i taka. Ale jestem na szarym końcu. Nie, yeah, tak ma być. A gdzie jesteś? Nie, no jestem w środku, skarb. Nie, no jesteś na samym, na szarym końcu, w środku jesteś, no to gdzie, come on. To tak jesteś w lepszej sytuacji niż ja w poprzednich tych krótszych rozgrywkach. Na szarym końcu jest Wenecja. Bardzo może moi sąsiedzi. O, to podbij ich czy coś. Ja mam jedno miasto. No to dlatego możesz ich podbić, tą stolicę, to będzie imba miasto, jak ją zdobędziesz. No. Fred, co ty tam masz z tą swoją wojną? Ukończyłeś te swoje wojny, czy jeszcze nie? To ty, to jeszcze będzie się długo toczyło pewnie. Ja im nie odpuszczę już, po prostu teraz myślę, żeby po prostu nie zrushować fizyki, robić trebusze, zbudować Notre Dame, że nic zadowoleni i przejąć te miasta wszystkie. To mnie wkurwili typowo. No to co wiesz, no zawsze jakiś pomysł, nie? Tylko, że teraz się będziesz musiał przestawić na ten, na budowanie. No tak to jest, jak ktoś wiesz, jak spamujesz cudakami, a masz szkołę AI, no to się nie dziw, że cię w końcu zaatakują, nie? Tak. Do tej pory miałeś takie farty, tym że... bardziej, że jest losowe usposobienie, to zawsze się znajdzie jakiś, nie? No, to się znajdzie jakiś pojeb. No, no, tylko że mówię, no ty, do tej pory miałeś trochę farta, że zaczynałeś gdzieś tam sam zawsze i sam mogłeś spamować cudakami, a teraz ci nie, no to ja tak zacząłem. AI i masz rebus teraz troszkę. No bo AI, jak wiesz, jak zobaczysz, że masz sobą armię, to prędzej czy później tak cię zaatakuje, no tak już jest AI zrobione. Posąg Zeusa, ktoś sobie wybudował. Ktoś posąg Zeusa dopiero? No wiesz, no AI pewnie wybudowało. No ale dopiero? No wiesz, no ja i tu różnie buduję. Nie może, nie to nie jest jakiś zajebisty cudak. No strzału nie robi, no. Okej, okay, co ja tu mogę porobić? Tu mam tak, uczników, tu mamy tych typków. A tutaj mamy kogo? Robotników, którzy walczą mi z drogą. Co tu o, robię? Kraków. Kraków już ma 9 obywateli. Typku? Może tak jednak. A nie, bo to są ryby. No to zaraz dopiero skoczy, jak się latarnia zbuduje. No bardzo możliwe. Chandi czy tego. A nie, bo ja mam jeszcze ten przecież. Szczyt Adama, nie? Jest. Ale to jest na szczycie Adama? Jest, dobrze. No, pieprzony ten z Wenecji mi podpierdolił tą co takiego? Latarnię. Uwielbiam charakter Montezumy w tej grze. Czemu? Uwielbiasz? Jest, jest opcja taka, że jak mu dam jeden towar luksusowy i otwarte granice, to wypowie wojnę Chinom. Jak oglądający te też uwielbiają, to łapka w górę. Okej. Okay. Zaraz, tylko zobaczę, którą my tu mamy godzinę, żeby się... No dobra, do wpół do możemy pykać. No i co sobie wybuduję? Coś sobie wybuduję. Kurczę, miasto bym pobudował jakieś. Miasto budujesz? Które? Z kolei? Nie, tak mówię, miasto myślę na głos, ale jeszcze nie buduję. A, na głos myślisz. Randy. Tylko nie za głośno. Dobra. Jakie odsteka budujesz? Tak na głos. To ja? Co Randy? Co się stanęło? Turę byś nie wiem, skończyłeś turę? Aha, no kurde, no bo tu... Ale nie wiem, musiałem czymś ruszyć. Najbardziej deprymująca rzecz właśnie, jak wszyscy się zagadają i tak która stoi i nikt nie zwrócił uwagi. No. To teraz ja nie zwróciłem. A już któryś raz kolejny. No, ale to idzie. Tak. Mamy czas. Tak. Do 21. A co tu znowu coś planujesz o 21? O, zapewne. Come on. Klasycznie. A jutro z rana nie, masz czas? Nie, no Fred nie rób taki jaj, no co to... Fred, a jutro z rana masz czas, bo Randy jutro w chacie jest podobno. Ja mam jutro. Ja no jestem zawsze od południa dostępny. Ale od południa? Bo byśmy tak gdzieś o 10 zaczęli. Boże, o 10 to ja nie wstanę. No come on, wstanę. Jak cały dzień macie wolny, no to co wam robi za różnicę, czy zaczniemy o 10 to odpadnie? No, ale...
Ale szybciej zaczniemy, szybciej zacząć, bo ty o 22 znowu coś będzie, a o 21 będziesz coś miał. No. No tak, tylko że od 10 do 21 byśmy nagrali 3 serie. Piramidy są zrobione? Chyba już dawno. Okej, co ja tu mogę porobić? Tu mnie barwy naparzają. Dobra, to poszło na dno. Tym sobie wpłyniemy, pyk. Tutaj. Tutaj zrobimy chyba robotnika kolejnego. Przyda się. Coś czy tych robotników mało. Okej, let's roll. Która zakończona. No ja też. No nie, jeszcze nie. Dobra, teraz. Jeszcze? Tak. Aj. Masz jaki wysyp barbów tutaj mam, Chrysta. Ja mam wysyp słoni. Fajnie. Ja mam wysyp wina po prostu. Tanie wino zawsze na propsie. Po prostu samuraj. Te sprawy. Ja mam wysyp przeciwników dookoła. To może zaproś ten. Zaproś tego, Wiesława Szywkę. Na degustację. Boże. A to, kto to jest? Oj. To musisz trochę YouTube'a przeglądać. Ty nie wiesz, kim jest Wiesław Szywka? No tak mi się wydaje, to jest ten typek, co testuje alkohole, tak? Tak, Hops Nidrino. No to, ale ten kanał chyba ten przestał istnieć, bo oni testowali wódki, a nie można. Istnieje nadal, ale już nie będą testować wódek. No właśnie, no to tak trochę słabo. No to było dobre, ale to ten koleś był niezły, taki kulturalny pijaczek, można powiedzieć. Piękna sprawa. Piękna, no. Znaczy, ja mam srebro. Ej, nie mam srebra, trzeba porobić srebro, mordę jeża. Będą luksy dodatkowe, kolejne zadowolenie. Co ja chcę tutaj porobić? Może tą... to wzgórze? Równiny, mociumpanie. A dobra, niech idą w tą stronę. Ktoś Hagier Sofię sobie wybudował. Hagię Sofię. Stawił. No fajnie, z Hagi wypada chyba wielki prorok, tak? To ktoś albo religię założy, albo rozwinie. Tak mi się coś wydaje. Chociaż w sumie to chyba już teraz by ją rozwinął. Chociaż nie, może w następnym turze, bo on chyba... Ten, kurczę, prorok chyba nie może nic robić w tej turze. O właśnie, ktoś se założył religię. Fajnie. Pamiętajcie kto. Budowałeś to w końcu? I na drugie miejsce przed Zenkiem. A, no nie, źle. A tak się zastanawiałem, a budować sobie to, czy nie? A dobra, zostawię. Tak bym chyba nie zdążył tego wybudować. Nie zdążyłbyś. No może zależy kiedy byś zaczął. Nie zdążyłbym tego wybudować, bo się bawiłem z jakimiś jednostkami jeszcze i tak dalej. Musiałbym od razu to zacząć robić. A w sumie i dobrze, że nie straciłem przynajmniej tego. Znaczy, nie straciłem produkcji na to. No i bardzo dobrze. Ja się też cieszę. Lemeka, może podbijemy całą wyspę i na dwóch ją podzielimy? No nie wiem, może spróbować, ale to jakie jest... aspiracje? Nie widzę jeszcze co się dzieje, no. I don't see, I see shit na razie, znaczy shit, no może nie shit, ale coś taki Chińczyk mi tu przyszedł. Te teby trochę biedne, no ja chcę teby podbić, czemu nie? Co mi tutaj to mają? Matko Boska, przeżyj. Marmur ty jakiś mają. Drogę buduję przez czytury, nie? Jedną. Ale kto u ciebie, robotnik? No. To fajnie, no. Zapiernicza, jak nie wiem. Ale czy tury? No co zrobisz, Olesie? Jak nic nie zrobisz. Jak ja dobrze mieć plus 50% do szybkości budowania przez robotników? Nie, jak dobrze mieć. No skąd to masz 50%? Wolność plus piramidę. A, no tak. Fajna sprawa. Pewnie połowę mniej. O połowę mniej robotników trzeba mieć teraz tak, co by tu zrobić? Jednostką morskim na przykład. Jak to ich porobić? Chyba tak, cofniemy się tutaj. Ten robotnik sobie przejdzie tutaj. Nowy obywatel wyskoczył tu czy coś. Okej, tak. A tutaj. No i proszę państwa, trufle. Może być. Trufle mówisz, o panie. Luksusowo. 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 Jest! Pierwszą drogę wybudowałem, pierwsze miasto połączyłem ze stolicą. Nice. Po prostu nice.
Ja chyba nie połączę, kurde, bo tak długo buduję. No i mają czas, oni nie robią na akord, tylko na godzinę. Ile macie tej nauki? Ja prowadzę, bo to... Ja mam 51. O Boże, teraz rzeczywiście jest chyba pora na... Co? Pora na wielką bibliotekę, ale już było. Pora na tyle stwora. Też nie była sprawa. Robię sobie gospodarkę najpierw, żeby mieć dużo pieniędzy i spamuję jednostkami i podbijam po prostu wszystko, bo to bez tej nauki to będzie ciężko inaczej. No, podbiję, tak. Kurde, całe Chiny i będzie nic. Ja się cieszę, bo mam cudak. No ja w sumie też bym się cieszył. Ale jeszcze gdzieś bym musiał wcisnąć jedno miasto. To nie wiem gdzie. Może na miedzi? Może. No, tylko duże kino. No shit, serio? Ile 7 tur? No kama. Albo perły może odwrócać. Jeszcze jedne perły. Jakieś pokradła są, Chryste, serio. Dobra, róbmy te bizony. Porobię bizony, będą imba. A tutaj droga, come on. Albo pójdę se ten, armią na Wenecję i wyrywam się na to miasto. Można tak zrobić. Wenecja ma tylko 16 tego, 16 obrony. 16 obrony, no to strzału nie ma, no to znaczy, że żadnych jednostek chyba nie ma w tej jego mieście. O, jednostek nie, ale tu widzę, że coś tam niby miał, nie? Ale nie wiem, że mu nie ma. Dzięki, jak woda, węża. 470 rok naszej ery, jolo. Ciekawe, co ten typek w tych Tebach kombinuje, no 11 obywateli, no. O, Teby to są, czekaj, Ramzes? Tak. No, on co taki robi? No, on taki był obywateli. No, ktoś rozwinął religię, fajnie, come on, też bym przydał mi się. Proroczek. Ale już nie ma religii. Ale nie chcę religii, ja chcę rozwinąć religię. Religię, a, to ja, religię założyłem jako drugi. Ale wy macie już religię. Teraz naukę rozwijam, żeby nie było przypału, że ja pójdę łucznikami, a oni mi działami odpowiedzą. Nie no, co ty działami, to jeszcze ci chyba nikt nie odpowie. Jeszcze nikt... Ale rozumiesz przesłanie. Ktoś jest w dobie w ten, ktoś jest w renesansie w ogóle? Wątpię. Okej, okay, coś tak... Wszyscy są w średniowieczu. Raczej. No, ja jestem jeszcze w średniowieczu, dopiero co zacząłem średniowiecze. To grubo. Come on. Ja jestem czym? Okej, nextura czy nie nextura? Chociaż mam aspirację do pójścia dalej. Chłopaki, sekundę, okej? Co takiego? Co się dzieje? Co? Ja jeszcze robiłem ten. Przesuwałem jednostki pod Wenecję. Onki donki! Come on, let's go! Kurde, jak podbiję Wenecję, to będę sam na tej wyspie. Terakotowa armia. Co to zrobiliście? Co, ja terakotowej armii nie budowałem? Oh, thanks. Okej, okay, czy ja chcę kupić kulturę tutaj? Co ja tu mogę porobić? Religia, coś mogę ostrzelać. Na przykład ten krab. Ginie, o tak, pytanie tylko czym się żyje. Świetny ruch, powiem. To jest tak. Co ja tu mogę wybrać? Mógłbym wybrać co, wolność teraz? Czy bawić się w pobożność cały czas? Jednostek religijnych i budynków za wiarę. W sumie to jest nawet niezłe. Jeden do wiary z kaplicy i świątyń, to słabiutkie na razie. No ale że ten, do reformacji musisz to zrobić. No do reformacji tak. Tylko nie wiem, czy tam może tak bardzo... Ale chyba ta reformacja jest najlepsza. Tylko że nie wiem, co tam jeszcze zostało w tej reformacji. No właśnie. Ktoś już tam reformację wybrał sobie jedną. Na pewno boty zawsze biorą tych wielkich inżynierów z tego. Wielkich ludzi z przemysłu. Plus jeden do wiary. Z epoki tym. Dobra, wezmę ten plus jeden do wiary z kaplic, ale to... Szału nie ma specjalnie.
kaplic duży. Duży. Ale ze świątyń też się daje. No ze świątyń też, no ale w sumie to jest. To jest ogólnie chyba jeden z najsłabszych w ogóle możliwych tych ustrojów. No raczej tak. Ale co? Religia? No, pomodność. Plus jeden do wiary. No plus jeden do wiary, no. To jest dość gówniane. No, ale religia nie, pobożność nie jest słabą tą. Nie, no pobożność jest, na przykład jak masz tą teokrację, to jest zajebiste, ale no plus jeden do wiary z kaplicy jest żałosny. No trochę. No ale wszystko nie będzie opewcie, nie? No, tak. Też kaplic, trzeba kaplicę? Nie, no w sumie jak na razie to ma chyba jedną kaplicę tylko, więc bosko. No to grubo. Jak żeś ty religię postawił? No na tym, na kurczę Stonehenge'u. A, na Stonehenge'u? Dobra. Jakieś barbusie mi tu przyszły. Z jakiej paki? Ja cię lubię. No tak się domyślam. Lubią twoje ziemię. Chyba lubią gryźć moją ziemię. Zaraz będą gryźli moją ziemię. Okej, to tak. Jakieś porobione mam tutaj, kurczę, bizony. Chociaż szału nie ma na tych bizonach, powiedzmy sobie szczerze. Tak, chcę ich wycofać. Dobra, tych sobie wycofam. Tutaj coś się pojawiło nowego? Nie, jeden obywatel się pojawi zaraz. Okej, okay, let's go. No, trzeba było targowisko zacząć budować. No, w sumie ja też bym mógł wybudować jakieś targowisko, nie powiem. O kolosach też sobie zbudował, jak miło. Ja w obu miastach muszę zbudować targowisko, bo inaczej to nie wyparują na armię. No Boże, serio? Jest prorok, okej. Okay. Nice. A ja dawno w ogóle w tej grze nie wojowałem. Boże, to jest takie coś nowego dla mnie praktycznie. Kuźwa ziom, jak zawsze masz ten farta i startujesz gdzieś tam, jesteś sam po prostu i budujesz se cudaki. Zazdrościsz? No wiesz, no czasami jest, tak, czasami nie. Jestem sam. Dobra, to ja sobie Borobudur chyba zbudowałem. Tylko gdzie są moi, kurcze, ten? Gdzie jest moja armia misjonarzy? Jest, okej. Okay. Idzie już. Armia to chciałem budować, ale wiedziałem, że ty to budujesz. No przecież lepszą opcją ten Taj Mahal chyba dla ciebie. Taj Mahal to jeszcze nie ta era. Czy tam, no nie ta era. Co ty tam postawiłeś w końcu? W tej erze to nie wiem. Coś dawało. Okej, mamy radę tutaj. Co ja chcę tu wybudować? Ja mam metalu, 2 sztuki, no szału nie ma. Kuter, aż 11 tur, jak miło. Dobra, przyciśniemy ten kuter. Przeraża mnie to, że Montezuma, kurde, wybudował sobie tą terakotową. Bo on miał dużo tej armii. Serio? Wybudował terakotową armię? No, co chcesz za wojnę z Wuzetianem? Dobrze. Coś z nim? Co ja tu mogę wybrać? Muzyka churalna. 2 kultury ze świątyń w miastach, o, całkiem spoko. Każda kaplica i świątynia w mieście zapewnia plus 1 do żywności. Ej, to też jest nie najgorsze. Plus 2 zadowolenia w mieście z ogrodów. O, to też spoko. 2 zadowolenia ze świątyń w miastach. Serio? 2 zadowolenia ze świątyń w miastach z 5 obywatelami? To jest niezłe. To jest zajebiste. Świątynie można tak sobie dopakować ładnie. To jest zadowolenie, dużo religii, biorę to. Jedzenie, kurde, jeszcze pieniądze. No, niezłe to jest dramat. 3 plus 1 wiary w miastach z 3 wyznawcami z amfiteatru, Boże, bez nadziei. Nie, no biorę świątynię, panie, 2 zadowolenie ze świątyń, mistrzostwo świata. Okej, okay, teraz tak, wierzenie rozwijające, co tu wybrać? Wiara, misjonarze, misjonarski zapał, 25% do siły nawracania misjonarzy, o, całkiem spoko. Słuszna wojna, 20% sił bojowych w pobliżu nieprzyjacielskich miast wyznających tą religię. O, ciekawe. Siły nawracania, promoc. Może spam proroków robić? Promotion. Nie, chyba nie. 25 siły nawracania misjonarzy. O, to sobie wybiorę i tyle. Pyk. No i jedziemy z kursem. Pyk i cyk. Okej.
kaplice. A, dwa zadowolenia ze świątyń. O Boże, to świątynie będę musiał pobudować. Shit. Co tam? Aha, nie. Polos powstał jeszcze. Mam jakiegoś nie tego. Co? Montezuma i Wonten prowadzą wojnę, okej. Okay. Prorok się narodził, onki donki, teraz tak. Wielki człowiek. Co ja mogę z tym wielkim człowiekiem zrobić? Na razie nie wiem. Dalej. Niech będzie tak, zaraz, bo tu muszę ogarnąć jeszcze miasta. A ogarniesz tego dalej. Ja ci pewnie. Tak, ty tutaj. A ty tutaj, okej. Okay. Dobra. Next tura. Pamujesz wielkich ludzi. To jest zły człowiek. Co zrobić? Na razie zaspamowałem misjonarzami. Ma ktoś tam religię do wzięcia? Jaką religię do wzięcia? Nie, do religii, do wzięcia, ale ten... masz tam jakieś te cywki do tam przekazania swojej religii? Nie rozumiem, co chcesz? No nie, no ten... nie będziesz nawracał? Jakiś tam... No na razie, na razie nawracam swoje miasto, bo one w sumie jeszcze nie są nawrócone do końca. Aha. Więc się bawię z nawracaniem swoich miast. Dobra, no. Na tą górę... śmieszną... Dobra, tych ziomów puścimy tu. Tych zbombardujemy i heja. Żegnam. Okej, okay, czy tu drogę postawili jakąś? Może tu drogi nie ma, o serio? Okej, okay. Mamy rele wszędzie. Miodzio. Teraz tak, kaplica. No dobra, pociśniemy te kaplice w takim razie. Teraz tak, priorytety religijne, co tu robić? Misjonarza chyba nie potrzebuje, inkwizytora też na razie nie. Wielki prorok, to ciśniemy pagody. Rynek prowadzisz? Serio prowadzę? O kurczę, blady, nawet nie zwróciłem uwagi na to. A to przez to rozwinięcie religii, czy przez cudaka? Nie ogarnię. To rozwinięcie religii. Jedno i drugie. To spoko. Okej, Chryste, oni mają punktów. 1200, 1500 punktów mają. Chyba. Kurczę, kaznodzieje moi. Okej, okay, tego tylko mogę sobie awansować. To złota era. Fajnie, wbijaj tu. Ty wbijaj tu. I produkcja. Co tu cisnąć? Kaplicę? Warsztat? Zróbmy tą kaplicę. Whatever. Myślę, że ten ruch taktyczny, który zrobiłem, kłócąc tych dwóch przeciwników między siebie, to był chyba jeden z lepszych możliwych moich sytuacji. To nieźle. Więc się dumny. Trzeba trufle obrobić. Te trufle są drogie, to hajs na tym zbijesz, niezłe. Ja na tych swoich winiaczach tanich nie poszaleję. Robotnik co innego robił, ale... mi się wydawało, że lepiej trufle pojawiły się, jak zacząłem już gdzie indziej budować. Chryste, wcięło go, to fajne. Okej, okay. Co jest jedwabiu? A po co wam jedwab? Jezus Maria. Jedwabiu mi się zachciało. Serio? Ja mam jedwab gdzieś tu na wyspie. Co to jest, że coś robotnicy tu się krzątają tylko? Okej.
takiego, no fajnie. No tak zastanawiam się, kolejne miasto byłoby niezłą opcją, mi się wydaje. Tylko trzeba by się pozbyć tego cholernego obozu. Bajne. Ile wy tych miast chcesz stawiać? No nie wiem, ja nie stawiam, ja podbijam. A podbijesz już jakieś miasto, Fred? No w tej chwili trwa podbój z Szanghaju. A co on to ma w tym Szanghaju? Cudaki zdobędzie. Nic, ale to jest otwarcie, wiesz, bram do jego stolicy dla mnie. A, to jest słabe miasto, ale ma dobrą obronność zadziwiającą. Na do ogarnięcia. No to git. Okej, to tak, świątynia czy warsztat? Zróbmy warsztat. Dobra, tu będzie srebro, tu będzie droga. A tu będzie kopalnia, heja. A ja, no fajnie, chyba stracę, kurczę, jednego misjonarza. Jak miło. Dobra, to tego sobie cofniemy i zachowamy na nowe miasto. Ja nie wiem, czy ta Wenecja jest jednym miastem, coś działa? Wiem, że Wenecja zawsze jest gnojem. Co Wenecja, co Wenecja? Wenecja zawsze jest gnojem. Tyle gnojów to widzisz we wszystkich. Chyba. Okej. Nie ufaj nikomu. Proste zasady. Mamy drogę? Wow, mamy drogę, ale jazda. Wbijaj tutaj, panie, wbijaj tutaj. Ile ma hajsu? Mam jakiś hajs plus 6, no dobra. Szału może nie ma, ale zawsze coś na plusie. Tak, zaraz mi tutaj się zespawnuje wielki inż, to mi się podoba. To mi się podoba po prostu. Wielki inż, trzeba będzie coś wybudować. Robić. Tu się wszystko zgadza, tu też się wszystko zgadza, tu też się chyba wszystko zgadza. Nice. Następna tura. Zgodny kraj masz. A to przez to wino. Przez to wino, tak, tak. Wszyscy się zgadzają. Wszyscy się zgadzają na... Nie ma obiekcji żadnych. I ta sprawa. Pełen wypas. Ciekawe, czy mi się różnią ci wojownicy z Krisami od zwyczajnych Swordmanów. Oni mają jakiś tam mistyczny miecz. I jak zaatakujesz, to oni wtedy pojawiają się, jakiś bonus dostaniesz do walki. Aha. Serio, czy tylko tak trolujesz? Co? Mówię, serio, czy trolujesz? Nie, no tak przeczytałem, no przeczytaj sobie to. Zagrałem nimi ostatnio, tak sobie zagrałem dla jej. Chciałem zobaczyć, jak te luksy pojawiają się na tym. Boże, ja tu mam ten mokrado, jakbym grał tą, kurczę, Holandią śmieszną, to jeszcze bym coś tutaj nawet mógł wybudować, jakieś poldery. Okej. Okay. Ale Wuzetian stracił nagle punktów, jak to się stało? No, co tam zdobyłeś? Stolicę jego? Nie, jeszcze nie. Ale to jest następny cel. A potem walczę z Montezumą, bo mnie wkurza. No dobrze. Ja nikogo będzie. Nie widzę, więc... O, masz tak jak ja zawsze. Znaczy, widzę jej jednego... gościa. Wenecję. No, to Wenecję możesz podbić i będzie git. Chyba. No, przejmę tą... latarnię, którą mi podpierdolił. Ja tak powiem grzecznie. Ja bym niegrzecznie powiedział, to bym innymi słowami. Zajebał. Ale nie był, to nie był jeszcze taki cudek potrzebny. To niepotrzebnie go robiłem, bo straciłem na to. Boże, tu barbów jeszcze jest to naprawdę. Czemu ich tu tyle jest? Okej, okay, no fajnie. Fajnie, tylko ja bym chciał to pobudować. Ceryk mogę postawić. Budowaliście ten? Wojów meczet? Z Krisami. Meczet? Ja wybudowałem meczet. A masz meczety? Masz z religijnie? Mówi za darmo. On ma te jakieś gówna.
Ten AP masz. Ja mam pagody, a mecz dostałem za free, więc fajna sprawa. Okej. Okay. Coś takiego. Pagody. Nie ma tak dostępne. Pagody czy pogody? Bo pogoda jest straszna. Jak jesteś winny, to już jadę. Okej. Okay. No, mecz za free może być, ja się nie obrażę. No, mecz za free to jest dobra opcja. Fajna sprawa. A, dobra, to zrobię warsztat, bo to się tak wszystko wolno rozwija. Ja jeszcze mam 3 tury. Ile macie kasy na plusie? Ja mam plus 7. Plus 3. Szału nie ma. Nawet podbijając mam... Kidonki. A, no, Fred się za mnie. Fred tam wojuje, kurczę, blat. A jak z nauką stoicie? 57. Uuu, to ma... 48. Ej, dych. Ale zaraz biblioteka powstanie na plusie. Biblioteka? Aha, to dopiero biblioteki budujesz już? No, w tym nowym mieście, nie? Pobudowałem biblioteki swoje. Czemu Ramzes zawsze zaczyna z solą? Nie wiem. Może tak ma. To trzeba ten... A do twórców się zgłosić. Ja ma solo. Znaczy, dlaczego tak ale jest? W ogóle on ma dobry start, chłopie. On ma kamienie... No właśnie Ramzes zawsze ma dobry start jak z Ingram, Boże. Konie, kurcze, kopalnie, no, dobrą produkcję, dobre... A Ramzes nie jest czwarty czasem? Nie, Ramzes jest czwarty. 290 ma. Czwarty, ale od końca. Aha, a kto jeszcze? Start ma taki dobry. Czwarty jest nieznany gracz. Przynajmniej ja go nie widzę. Ej, 27 obrony w tej erze to jest dość dużo, czy to jest dość mało? No, dość dużo. No, 27 to... Moje miasta mają po 18, po 19, a 27 to jest dużo. To będzie ciężka stoicy do podbicia, jeszcze wszędzie 12 ja mam 20, i 20. No coś tam musi mieć, jakieś trebusze albo coś, cholera wie. A ile mam? No, właśnie... Obywateli 9. Ma dużo. Ile ma obywateli w tej stolicy? 9. No to może pobudował jakieś mury obronne albo coś. Właśnie mury widzę, ale... Ale wielki mur nie ma. No, wielki mur nie daje obrony do miastom. Nie daje? Spowalnia ruch. A mi się wydawało, że daje, tak jak zwykły mur. Wielki mur nie daje nic. Serio? No. Wuzantej, Kaśka. Co ona tu ma? What? O Boże. A Wuzantej coś ma fajnego? O, to jakaś bieda totalna ta Wuzantej. Plus 15 do złota. Montezuma, konie. Plus 15, no ja 0 mam tak na razie. O, prorok nowy. To jedziemy. Co ona ma? Jedwab, kość słoniową. Co to tu wziąć? No i się powoli zaczyna wszystko zgadzać. I kultura, i nauka, i tak dalej. Będziemy na prostą. Dwa zadowolenia z ogrodów, to jest dobre? Ja wiem. Ogrody będziesz miał w kilku miastach. Nie jest nie zmerać. Bardzo, bo... Na nie pewno bardzo są lepsze. Nie wiem, sztukę religijną może by... Nie, a to jest to plus 5 plus 5? No. Nie. No ale tu nic nie ma, no zostałam tak, muzyka churalna, dramat liryczny. Znaczy no to nam dużo nie mówi, co nie? Tak. No znaczy plus jeden z trzema wytnastami z amfiteatrów, za każdy cud świata w mieście plus dwa, każda kaplica i świątynia w mieście zapewnia jeden żywności, plus dwa z ogrodu, plus jeden produkcji za każdego wyznawcę, i plus 2 za specjalistę, a to plus 1% to max 15. Let's go. Nie wiem, co wy radzicie? Nie wiem, kombinuj sam, bo ja to się skupiłem na swoim na razie. Jakbyś grał pod fanatyków, to bym ci poradził, żebyś wziął plus 2 do wiary za każdy cudak, ale... Ale pytanie, ale nie gram właśnie. Ile masz cudaków jeszcze? Mało. Czy to się opłaca brać po prostu? W sumie ja to mogłem wziąć, ale... Ale woliłem chyba, no, brałem zadowolenie. Nie wiem właśnie, czy za każdą kaplicę plus jeden żywności, czy społeczność religijną plus 1% z produkcji za wyznawcę. Co to jest? O Boże, żelaza potrzebuje trochę. Jest a plus 2 produkcji, jeśli jest w mieście specjalista, to jak jest specjalista, to tylko za jednego, danie.
No tak. Plus 2 produkcji. Za specjalistę, no, za każdego specjalista. A może emisarz? A bezrobotny się liczy jako specjalista? Chyba nie. Ale przecież nie za każdego, tylko za jednego. Jeżeli masz jednego, dostajesz plus 1 do produkcji. Ale jednego w mieście. No tak, jednego w mieście, to miasto. No tak, no to masz pełne produkcji w każdym mieście. Kurde, ale gówna zostały. Plus 2 zadowolenia. Same krapiszcza, mówisz. Boże, gdzieś powstała ta... Pagoda powstała, o lol. Nice. Naczet z Afrity. Plus 2 zadowolenia. Okej, okay. Automatyczne kupowanie pagód. Czy ja to chcę? Pagoda, 130. No sztuka to jest fajna, ale to, to jest tylko daje 5 i 5, już więcej nic nie będzie dawało. No właśnie, i to też nie od razu. No. A religii się zwykle używa, żeby się przyspieszyć w jakimś celu. Albo z tych ogrodów wezmę, albo ten plus 1 do produkcji. A to jest 1%? Ten 1%, tak? Czy jak to jest? 1%, no ale a to jest dobre. Jest 15, ale ten 1% to jest 15%. No to dlatego to jest dobre. Ja bym to wziął na twoje miejsce produkcji i tyle. Mhm. No zobaczymy. Jeszcze nigdy tego nie brałem. Dobra, teraz tak, religia na 90%. Musisz tylko zadbać o ilość wyznawców swojej religii i będziesz miał dobrą produkcję. Ja pamiętam, kiedyś to było. Tak, tutaj nikt mi ten. Miastach. Prorocy... Jak cię nikt nie będzie wspomagał swoją religią, no to... moment. Będzie dobrze. Rozpowszechnianie, jak znalezienie drugi. To jest gówno. Religia rozpowszechnia się w miastach odległych za 30%. To jest spoko. Będzie... Ale ja tutaj nie mam nic, nie? A no tak, to by było zajebiste u mnie. No, to było zajebiste, jakby tu ktoś był, nie? Ja nie wiem, czy relikwiarz nie wziąć za każdą poświęconą wielką osobę, 50 do wiary. Plus 2 do siły, bo... Ja bym się mógł skupić trochę na umacnianiu swojej wiary, bo mam to plus 1 do złota za 4 wyznawców każdych. To by było mega mocne, jakbym to tutaj przy tych wszystkich miastach zaczął szerzyć. No właśnie, nie wiem. A jakbym wziął plus 20 do siły bojowej w pobliżu nieprzyjaciół. Egipt to jest biedny. Ale nie ma tymi. No bo ja ci pozabierałem, przepraszam. Mhm. No dobrze, dobrze. No come on, panowie, kończymy, bo odcinek trzeba kończyć. No czekaj. To jest ważne, to za ważne. No weź te 15%, czy już wybrałeś te 15%? A on już patrzy na inny dział. A tamto nie, ja patrzę na rozwinięcie. Drugi dział, aha. Tu rozwijaj coś. Brawo. Okej. Jest, to kończymy ten odcinek, bo już mam akurat pół godziny, nawet ponad, także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.